Czego uczy mnie Biblia w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, piąty werset? Wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu, przez Jezusa Chrystusa. List do Efezjan, piąty rozdział, 26 werset. Oczyszczając kąpielą wodną przez słowo. Każdy wierzący jest kapłanem. Gdybyśmy podeszli do jednego z synów Aarona i zapytali go, w jaki sposób stał się kapłanem, bez wątpienia powiedziałby nam, że po pierwsze stało się to przez jego narodziny, a po drugie, będąc urodzonym z rodziny kapłańskiej, został wprowadzony na urząd kapłański przez obmycie wodą, pokropienie krwią i namaszczenie olejkiem, zgodnie z postanowieniami 29 rozdziału Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej. Jako narodzeni na nowo z Ducha Świętego również jesteśmy kapłanami z urodzenia. Będąc zrodzonymi z Boga, jesteśmy kapłanami Boga. Również zostaliśmy obmyci wodą przez słowo, jak mówi nam list do Efezjan, 5 rozdział, 26 werset. Zostaliśmy odkupieni krwią, drogocenną krwią Chrystusa, jak mówi nam pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 19 werset. I otrzymaliśmy Bożego Ducha Świętego, który został przedstawiony w oleju namaszczenia, choć ten szczegół, ta cecha nie została nam przedstawiona w wspomnianym fragmencie. Przyszliśmy do Chrystusa, jak mówi pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 4 werset. A to oznacza, że jesteśmy kapłanami, tak jak synowie Aarona byli kapłanami, ponieważ pochodzili od Aarona i w ten sposób byli z nim związani w urzędzie kapłańskim. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj jest kapłanem. Musimy jednak pamiętać, że jedną rzeczą jest bycie kapłanem, a inną rzeczywiste wejście w urząd i wykonywanie naszych funkcji kapłańskich. Pierwsze doświadczenie naszego kapłaństwa jest skierowane ku Bogu w składaniu ofiary uwielbienia. Jest to przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest wielkim, najwyższym kapłanem. Wszystko, co ofiarujemy, ofiarujemy przez Niego. Wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowy, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa, oczyszczając kąpielą wodną przez słowo.